Niech będę dzielny w swym wysiłku. Jubileuszowa 20. edycja mrągowskiej Spartakiady odbyła się 4 czerwca na placu Unii Europejskiej. Jak co roku wzięły w niej udział osoby niepełnosprawne mieszkające w Mrągowie. To dla nich jest tak ważne to święto. Dzisiaj słyszałam, że oni czekają na Mikołaja, a później czekają na Spartakiadę, więc radość na pewno wielka, przepiękna pogoda, miejsce wspaniałe. Nasza orkiestra Dęta Mrągowia pięknie gra, więc atmosfera bardzo miła i cóż innego, tylko życzyć wszystkim przyjemnej, sympatycznej zabawy. Organizatorzy Spartakiady przygotowali kilka zabawowych konkurencji. Każda była oceniana i punktowana. Są 4 jak gdyby stacje. Jest stacja zielona, jest stacja fioletowa, niebieska i pomarańczowa. Uczestnicy są dobierani do poszczególnych konkurencji wiekiem, tak? I niepełnosprawnością. I wykonują jakieś czynności, na przykład? Mamy wiele konkurencji, na przykład bieg w worku, mamy rzut piłką siatkową przez obręcz, dla dzieci na wózkach mamy kręcenie bąkiem, rzut ringiem do celu, rzut woreczkiem do kosza, także każda konkurencja, każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas Spartakiady rywalizacja nie była najważniejsza. Od lat uczestnicy i organizatorzy imprezy podkreślają, że ważniejsza jest integracja oraz wspólna, wspaniała zabawa. Dziś możemy popatrzeć, że jest mnóstwo dzieci niepełnosprawnych, którzy czekają nieraz cały rok na to, żeby przyjść, żeby uczestniczyć w konkretnej konkurencji, a przede wszystkim, żeby cieszyć się z tego, że zostaje dana osoba nagrodzona medalem, dyplomem, prawda, że jest wyróżniana, że jest doceniana. Wtedy wraca chęć do uprawiania sportu, do rekreacji, do tego, żeby przygotowywać się na drugi rok. W organizację Spartakiady włączyło się wiele instytucji i firm. Nie zabrakło także młodych wolontariuszy, którzy pomagali niepełnosprawnym czynnie uczestniczyć w imprezie. Tak się wkręciłyśmy w to trochę i chodzimy właśnie też do DPS-u. Tutaj na Spartakiadę jesteśmy już w tym roku drugi raz i na pewno w przyszłym roku też będziemy. Czy to ważne, żeby uczestniczyć w takich imprezach? No, tak, ważne, żeby pomagać innym. Warto pomóc tym dzieciom, być z nimi, jeszcze szczególnie, że z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczna Spartakiada przeszła już do historii. Kolejna edycja imprezy już za rok.